Wrocławianki z uśmiechem na ustach przygotowują się do inauguracji ligi, choć bieganie w terenie i zajęcia w siłowni nie należą do ulubionych, zespół się już nieco stęsknił za treningami. Tego okresu nie za bardzo się lubi, choć myślę, że każda z nas po wakacjach już myślami była tutaj i na siłowni i myślę, że po właśnie długiej przerwie człowiek z chęcią przychodzi na te treningi i nawet ta siłownia, kiedy jest wykańczająca, to jednak satysfakcjonuje, bo widać, jak się zmieniamy fizycznie. Długi sezon przed nami, więc myślę, że ten czas naprawdę jest bardzo potrzebny i możemy z niego czerpać same korzyści. To bardzo potrzebny czas zawodniczkom. Teraz budujemy podstawę, z której będziemy korzystać przez całe rozgrywki Orlen Ligi, mówi Zbigniew Zdrojewski, trener przygotowania motorycznego Impelu. Okres przygotowania do sezonu składa się z elementów budowania ciała. Przede wszystkim to, co teraz w tym momencie możemy wybudować i stworzyć podczas pracy na siłowniach, będzie procentował nam w samym sezonie. Zawodniczki przygotowują się do pracy w siłowni. Trenerzy dbają o to, by właśnie przygotować organizmy do wytężonych zajęć. To bardzo istotne, by w okresie przygotowawczym nie przytrafiła się jakaś kontuzja. Wiadomo, że w początkowych fazach przygotowania pracuje się dosyć mocno nad jakością ruchu. Zabezpiecza się ewentualne stare urazy, dużo prewencji i wprowadzenia do właściwych wzorców ruchowych przed rozpoczęciem podnoszenia dużych ciężarów. Siatkarki dopiero co się poznają. Większość z nich będzie grać w jednym zespole po raz pierwszy. A tutaj mi zarazem największym wrogiem Impelek może być młody wiek. Jest to młody skład ogólnie, ale jest wiele wartościowych zawodniczek, jest wiele młodych talentów, które zaczynają dopiero stawiać te kroki w naszej siatkówce, więc myślę, że naprawdę stworzymy fajny kolektyw i charakterologicznie jest to wszystko tak ułożone, że powinniśmy się dogadywać i być ze sobą, się wspierać na dobre i na złe. Pierwsza kolejka Orlen Ligi została zaplanowana na połowę października.